So I think A więc rozpoczynamy, szanowni państwo, finałową rywalizację. No, tego się nie spodziewałem, że będę miał przyjemność skomentować skok samego twórcy gry. A więc Jussi Koskera versus Bartosz Winczaszek. Szanowni państwo, rozpoczynamy rywalizację. Twórca gry kontra zwycięzca dzisiejszego turnieju na evencie Pixel Heaven. Szanowni państwo, jako pierwszy Jussi Koskela zasiada na belce startowej i rozpoczynamy. Jest Jussi Koskela, szanowni państwo, jeżeli chodzi o warunki 0 i 4, delikatnie podnarty. No to niesamowita rywalizacja. Uwaga, jak Jussi sobie poradzi? Ciekawe, który raz gra w tę grę Jussi Koskela? Uwaga, jaka to będzie odległość? I to nie będzie wybitna odległość, 177,5 metra, a więc teraz zobaczymy, jak odpowie na to jego rywal, Bartosz Winczaszek. 177,5, taką odległość trzeba będzie tutaj poprawić. Warunki równe dla jednego i dla drugiego. 0 i 4 wiatr w plecy. Uwaga, Bartosz Winczaszek, jak na progu. No dobrze to wygląda, to będzie lepsza odległość. Winczaszek jest w powietrzu. Wydaje się, że tutaj, szanowni państwo, powinno być gdzieś w okolicach 240 metrów. 241 uzyskane w tej próbie. A więc, szanowni państwo, no kolosalna przewaga. 76,1. Przeprosił. Okej, a i teraz Jussi Koskela, 101,5 metra, to jest jego... Now I have to jump 300 meters. Yes. I mean, it's your game, if someone can do it, it's you. Yeah. No i uwaga, finałowy skok. 177,5. Jussi czeka na warunki, pewnie wie, że lepszy to nie będzie. Któż inny ma wiedzieć. No i zobaczmy, jak poradzi sobie. Wygląda to obiecująco. To na pewno będzie lepszy skok, gdzie do frunie, do tych linii powinien dolecieć. Nie, nie doleciał. 215 metrów finalnie w tej próbie. I zobaczmy teraz, jak poradzi sobie Bartek. 248,5 to jest nota uzyskana przez niego. I uwaga! I forgot to adjust. I uwaga. Bartek Winczaszek skupiony. No tutaj trudno będzie przegrać, ale może jakieś cuda. No zobaczmy. Popracował w powietrzu. Bardzo dużo ciekawych rzeczy tam zrobił. Rywalizacji. I to już, szanowni państwo, już na pewno wszystko, a więc zwycięzcą